Annette Messager jest jedną z najważniejszych francuskich artystek. Już w drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku miała wystawy w Polsce, w Muzeum Sztuki w Łodzi oraz w warszawskiej Galerii Foksal. W Zachęcie mogliśmy oglądać pierwszą w Polsce retrospektywę Annette Messager. Wystawa na pokaz pomogła nam poznać tematy i problemy oraz motywacje, które towarzyszyły artystce przez wiele lat. Od początku lat 70. dotychczasowa koncepcja sztuki powoli załamywała się. Zanegowano zdobycze awangardy, która odrzucała naśladownictwo natury i usiłowała znaleźć nowe języki wyrazu, przede wszystkim podkreślając wartość nowości i nowatorstwa jako kategorii estetycznej. Sztuka poprzez dzieła artystów zaczęła silniej reagować na możliwości, a zwłaszcza zagrożenia otaczającego świata. Zainteresowanie artystów w tym czasie zwróciło się na problematykę bliską odbiorcom. Annette Messager jako młoda osoba uwielbiała kino. Stało się ono dla niej zbiorem ikonograficznych motywów, które wykorzystywała w swoich pracach. Na początku lat 60. Annette Messager podjęła naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu, skąd została wyrzucona po 4 latach nauki, ponieważ nie przychodziła na zajęcia. Czas ten spędzała w muzeach, galeriach, a przede wszystkim w kinie, które sąsiadowało ze szkołą. Tam poznała właściwie klasykę kina światowego, kina zarówno awangardowego i niezależnego, jak i filmów, które powstawały na bieżąco. Ten czas miał ogromny wpływ na jej późniejsze prace, między innymi instalacji Chimery, w której wykorzystała zarówno malarstwo, jak i fotografię. Na ścianach muzeum czy galerii stworzyła ogromne postacie, których ekspresyjne twarze czy ekspresyjne fotografie części ciała ludzkiego tworzą potwory przypominające postacie z horrorów lat 50. czy ekspresyjną grę aktorską z hitchcockowskich thrillerów. Każdy z nas tworzył w życiu jakąś kolekcję, kapsli, pocztówek czy znaczków. Fenomen kolekcjonerstwa od dawna zajmuje psychologów, socjologów i teoretyków kultury. Bywają kolekcje tajemne, służące tylko przyjemności kolekcjonera. Kolekcje, które stają się obsesją i wyłącznym celem życia. Oraz kolekcje, inwestycje finansowe. Instytucje tworzą zbiory, by chronić ważne i wartościowe dzieła, obiekty czy dokumenty życia społecznego. Wielu artystów podejmowało ten temat lub strategie kolekcjonerskie przy tworzeniu prac. Annette Messager również stworzyła wiele prac w formie kolekcji. Jako kolekcjonerka gromadziła w jednym z pokoi fotografie, wycinki z gazet, gromadziła też materiały, przedmioty użytku codziennego. Z nich jako kobieta artystka tworzyła tak zwane albumy kolekcje. To seria ponad 70 prac, na które składają się fotografie połączone w fotomontaże, nawiązując do technik wykorzystywanych przez panie domu, takie jak szycie, takie jak haftowanie. Tworzyła prace, które komentowały bardzo wyraźnie miejsce kobiety w społeczeństwie francuskim. Były wyraźnymi sygnałami, wypowiedziami artystki na temat oczekiwań społecznych wobec kobiet. Poprzez albumy kolekcje wprowadziła do galerii, do muzeów techniki, które nie przystawały do standardu sztuki wysokiej. Haftowanie, szycie, jej ćwiczenia w szyciu, w technikach przyporządkowanych kobietom były wręcz uznawane za niestosowne. Tak samo jak rysowanie na fotografiach czy wycinkach z gazet. Artystka działała w czasie feministycznej rewolty.
interesowały ją problemy kobiet i kobiet artystek. W europejskiej tradycji kobieta występowała z reguły jako temat dzieł, bardzo rzadko jako ich twórca. Annette Messager demaskowała fikcję schematów dotyczących kobiet oraz sygnalizowała, że kobieta jest deprecjonowana przez swój obraz kulturowy. Feministki walczyły przede wszystkim o dowartościowanie tego, co kobiece, ale nie w opozycji do tego, co męskie. Znaczy jakby dowartościowane tego, co jest jakąś specyfiką, istotą kobiecości. Nawet próbowały wówczas feministki znaleźć te formy, które są jakby typowe dla twórczości kobiet. Od lat 70. feministki walczyły także o większy dostęp kobiet do muzeów, do galerii, w ogóle do obiegu sztuki. Trudno nam jest sobie dzisiaj wyobrazić, jak niewiele kobiet wystawiało w poważnych, usankcjonowanych tradycją muzeach. O tym, jak niewiele kolekcji kupowało pracę kobiet. Jeśli chodzi o taką kwestię właśnie wejścia, czy też wtargnięcia, czy zawłaszczenia przestrzeni tej uświęconej tradycją męskiej twórczości, męskiego geniuszu, przestrzeni muzeów, kobiety wprowadziły tam materiały atradycyjne, arzeźbiarskie, zupełnie niezgodne z konwencją twórczości artystycznej. Materiały wykluczone, materiały niepoważne i kolory niepoważne. W ten sposób kobiety komentowały swoją pozycję w kulturze. Annette Messager na przestrzeni właściwie całej swojej twórczości, czyli ponad 40 lat, wykorzystywała techniki bliskie kobiecie. Jako Annette kobieta praktyczna nie tylko wyszywała i haftowała, również korzystała z materiałów, tworząc nowe formy, wypychając nowe kształty, układając je w rozmaitych konstelacjach, w swoich instalacjach, które były coraz większe, coraz bardziej monumentalne, teatralne. Pracy przyjemność, nieprzyjemność. Możemy oglądać całą galerię wnętrzności ludzkich, które zostały wykonane na podobieństwo rysunków z książek, podręczników anatomicznych czy podręczników do biologii. W Zachęcie na początku 2011 roku odbyła się wystawa Trzy kobiety. Artystki Ewa Partum, Natalia LL i Maria Pinińska-Bereś świadomie korzystały z technik wynikających z myśli feministycznej. Jedna z nich była bliska tym, jakie stworzyła Messager. Od połowy lat 60. Maria Pinińska-Bereś porzuca materiały ściśle rzeźbiarskie i postanawia, że swoje rzeźby będzie nosiła sama, to znaczy postanawia być całkowicie autonomiczna, niezależna, chce być producentką własnych rzeźb, ale też jakby zajmować się nimi aż do końca cyklu produkcji, czyli porzuca dłuto, porzuca marmur, porzuca techniki męskie, mocne, wymagające siły. Zwraca się ku materiałom bardzo lekkim, takim jak tkaniny, które własnoręcznie pikuje, które własnoręcznie szyje. Z dzisiejszej perspektywy jest nam trudno sobie wyobrazić, jakiego wyłomu, jakiego przywrotu dokonały obie artystki, Maria Pinińska-Bereś i Annette Messager właśnie w latach 70., kiedy zwróciły się do tym materiałom i technikom wypartym, czy też dotąd niewpuszczanym, wykluczonym z uświęconych tradycją
poważnych miejsc, takich jak muzea i galerie. Wyobraźmy sobie dwie artystki zdeterminowane swoim upodrzędnieniem, swoją pozycją właśnie jakiegoś ekscesu, kogoś takiego nie do końca serio, kto jeszcze dodatkowo podkreśla tę swoją rolę, kogoś, kto wychodzi ze sfery prywatnej, sfery tradycyjnie kulturowo przypisanej kobietom i wkracza do sfery publicznej, do sfery geniuszu, do sfery twórczości, czyli tej sfery, w której dominują, czy też od tysiąca lat przynajmniej panują mężczyźni. Każdy z nas odwiedza muzea. Tam w gablotach pokazywane są eksponaty, które wymagają specjalnej ochrony. Artyści często odwołują się do sposobów prezentacji obiektów muzealnych. Prace przybierają wygląd gablot, eksponowane są na podestach, podpisywane złotymi tabliczkami. Annette Messager, sięgając po tę metodę, chciała pokazać, że biografie kobiet wyparte są z wielkiej historycznej narracji, a powinny znaleźć w niej należyte miejsce. Także zostać otoczone troską i dowartościowane. Praca Historia sukienek to 17 witryn, w których zostały zamknięte sukienki różnokolorowe, wykonane z różnych materiałów. Do każdej sukienki dodany jest jakiś przedmiot. To jest na przykład obcięty warkoczyk, to jest rysunek, to są litery, które układają się w jakieś słowo, obietnica lub cierpienie, zazdrość. Sukienki niczym drugie skóry osób, które kiedyś je nosiły, zostały umieszczone w tych gablotach jak eksponaty muzealne. Są przedmiotami, które mają nam opowiedzieć jakąś historię, ale stają się także pamiątkami po kimś. Stają się wręcz odkryciem archeologicznym po kobietach czy dziewczynach, które przeżyły coś w swoim życiu. Zamknięcie ich w gablotach nadaje im kontekst przedmiotu muzealnego, rzeczy, która opowiada jakąś historię, jest świadkiem jakiejś historii i ma zupełnie inne znaczenie niż tylko sukienka, tylko ubranie, tak jak właśnie w tym przypadku. Rzadko kojarzymy sztukę współczesną z religią. Jednak wbrew pozorom, motywy religijne często się w niej pojawiają. Obie te sfery przenikają się, ponieważ są częścią naszej kultury. Annette Messager w serii prac Moje życzenia, tudzież Moje wota, nawiązuje bezpośrednio do religijnej tradycji wotywnej. Ta tradycja polegała na wieszaniu w świątyniach przez wiernych terakotowych fragmentów ciała, stóp, dłoni, które miały symbolizować życzenia tych osób lub prośby o błogosławieństwo kierowane bezpośrednio do Boga. Annette Messager powraca do tej tradycji, wykonując fotografię części ciała lub wykonując rysunki wzbogacone napisami, obsesyjnie powtarzanymi tymi samymi słowami, gromadzi w ogromnej ilości fotografie, które mają przedstawiać jej życzenia, jej przedmioty obsesji, jej takie właśnie wota. Annette Messager w 2005 roku, jako pierwsza kobieta w historii francuskiej sztuki, pokazała swoją instalację w pawilonie francuskim na 51. Biennale Sztuki w Wenecji. Praca Casino została wyróżniona Złotym Lwem. W tej pracy artystka przedstawiła perypetie Pinokia. Do tej bajkowej postaci wróciła jeszcze raz w pracy Zagroda z poduszkami.
Pinokio przebywa bardzo długą drogę, zanim staje się chłopcem. Tutaj w zachęcie poznajemy go jeszcze jako drewnianą kukiełkę, która leży na poduszce, okrążającej mozolnie ogromną stertę poduch. Z tych poduch wystają dłonie wykonane ze skaju, wystają twarze z długimi nosami, troszkę przerażające, trudne do zidentyfikowania. To są chyba takie lęki, które gdzieś człowiek spycha w głąb siebie i zawala takimi poduchami, tak jak tutaj zawaliła je Anet Messager. Lęk jest jedną z podstawowych emocji naszych w życiu. Jest emocją bardzo potrzebną, ponieważ ostrzega nas przed zagrożeniem i powoduje, że trwamy, powoduje, że przeżywamy. W przypadku, w którym tego lęku jest za dużo, staramy sobie w jakiś sposób z nim radzić. Najczęściej unikając sytuacji, które są dla nas lękotwórcze. W przypadku dzieci umiejętność unikania, ale także umiejętność nazywania swoich lęków jest ograniczona i często znajduje swój wyraz w wyobraźni dziecięcej, w lękach dotyczących potworów, w lękach dotyczących ciemności. Ponieważ dzieci mają tendencję do postrzegania rzeczywistości nie w sposób racjonalny, ale poprzez wyobrażenia oraz poprzez wiarę w to, że na przykład różne przedmioty mają cechy ludzkie, czyli na przykład łóżko może połknąć, łóżko może zjeść, to napięcia, które odczuwają w ciągu dnia w relacjach z innymi ludźmi, znajdują swój wyraz właśnie w tym, w czym mózg dziecka jest najlepszy, czyli w wyobrażeniach i w strachach, które dotyczą otoczenia dziecka. Czy te lęki mijają? Oczywiście, że one często mijają i zastępowane są innym lękiem, na przykład lękiem egzystencjalnym albo lękiem przed sytuacjami, które są charakterystyczne dla osób dorosłych, a nie dla dzieci. Ale bardzo często te lęki są zapamiętywane, ponieważ my mamy taką tendencję, że zapamiętujemy rzeczy, które mają kontekst emocjonalny i przy których przeżywamy silne uczucia. Lęk używany przez dojrzałego artystę to po pierwsze jest temat uniwersalny, bo dotyczy każdego z nas. Są autorzy, którzy przez całe życie ten swój lęk dziecięcy eksploatują. Także jest to coś, co nam stale towarzyszy i w sztuce współczesnej, we współczesnym filmie odwołujemy się do tych emocji. Artyści tego używają, tworząc dla siebie rodzaj terapii, ale myślę, że też dla nas wszystkich tak naprawdę, bo oglądając te obrazy, czytając takie książki, czy patrząc na takie filmy, oswajamy nasze lęki, nazywamy nasze lęki i często odnajdujemy tam siebie z dzieciństwa. I myślę, że to jest taka rola sztuki wysoce terapeutyczna, empatyczna, blisko nas i bardzo pomagająca. Człowiek pojawia się w pracach Anet Messager właściwie przez całą jej drogę twórczą. Jest fotografowane jego ciało jest analizowane ze względu na symbolikę i znaczenie społeczne. Pokazywane są jego lęki, pokazywane jest to, co kształtuje człowieka. I tak też dzieje się w pracy Wietrzyk. Pod ogromnym czarnym woalem skrywają się wypchane formy, przypominające fragmenty ciała, przypominające postaci z bajek, które znamy ze swojego dzieciństwa, przypominające zabawki.
Aneta określa to elementami, które w jakiś sposób tworzą naszą tożsamość, ale pozostają w naszej nieświadomości. Pozostają w miejscu, w którym nie potrafimy ich odnaleźć i w których ich nie dostrzegamy w życiu codziennym, tak jak są w tej chwili pod czarnym woalem. Widzimy je tylko w pewnej sekwencji, kiedy zapalają się światła, kiedy wpuszczane jest powietrze pod materiał. Praca ta ma stanowić taki żywy organizm w zachęcie, a animowany za pomocą powietrza. Tak jak człowiek żyje dzięki oddechowi, tak ta instalacja może dzięki temu podmuchowi powietrza również funkcjonować i nabierać znaczenia. Najczęstszym stereotypem dotyczącym sztuki współczesnej jest to, że jest ona hermetyczna i trudno ją zrozumieć. Oglądając pracę Annette Messager, mogliśmy się przekonać, że jest zupełnie inaczej. Jej inspiracjami były przedmioty i postaci, które zobaczyła w podręczniku, w kościele, muzeum czy kinie. W swoich dziełach pokazywała własne lęki z dzieciństwa i frustracje związane ze społeczną rolą kobiety. Dzieła tworzyła, szyjąc i wyszywając, jak nasze mamy czy babcie. Okazuje się, że odbiorcy i artyści mają wspólne doświadczenia, przeżywają podobne problemy. Rolą artysty jest nam te problemy pokazywać, a naszą radzić sobie z nimi w codziennym życiu.